Witam Was, słuchajcie, serdecznie. Sebastian Staśkiewicz, Tomasz Hesse, profesor z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy na konferencji w ogóle w Gniewie, organizowanej przez Instytut Rybacka Śródlądowego. I profesor Tomasz wczoraj miał niesamowite wystąpienie, które mnie najbardziej zainteresowało. I chciałbym przekazać tutaj, zadać kilka pytań i przekazać Wam, uważam, że niezwykłą wiedzę, której jest bardzo mało spopularyzowana, bo wszyscy myślimy o rybach, a mało kto myśli o mikroorganizmach i o roślinach, o nazwę to glonach, jakkolwiek by je nazwać, które są bardzo istotnym w życiu i ekologii zbiornika. Jak bardzo są istotne właśnie te organizmy, Tomaszu, i może najpierw o mikroorganizmach. No więc rzeczywiście mikroorganizmy, jak zaczniemy mówić, tak jakbyśmy mówili od początku. Dlatego, że one decydują o funkcjonowaniu ekosystemu na tym najniższym poziomie. Mikroskopijne, wielkość 0,5 mikrometra, więc naprawdę to jest coś małego. Dopiero pod mikroskopem przy powiększeniu 1000 razy jesteśmy w stanie to zobaczyć. Ale to są jakby malutkie fabryki chemiczne. Każda bakteria, mikroskopijne też grzyby, rozkładają jakąś część materii organicznej, która zalega na dnie zbiornika i w toni wodnej. Oczywiście ta materia jest albo rozpuszczona, albo w postaci osadu leży na dnie. I dziesiątki, miliony tych bakterii właśnie pracują, żeby oddać z tej rozłożonej materii organicznej substancje pierwotne, tak jak fosfor, azot, to są tak zwane biogeny, inne związki, które właśnie są później wykorzystywane przez rośliny i przez mikroskopijne glony, przez również duże rośliny, które obserwujemy, które i rosną na brzegu, widzimy je pod wodą, pływają. One z tych substancji korzystają, co właśnie bakterie jakby im przekazały do wzrostu, do produkcji. I mówiąc jeszcze o roli bakterii, trzeba wspomnieć o, no powiedzmy sobie, regulowaniu ekosystemu. To jest taki regulator, który inaczej, nie ma możliwości, żeby funkcjonował ekosystem bez bakterii. One są na tyle istotne i ważne, że gdybyśmy chcieli jezioro, powiedzmy sobie, zdezynfekować chlorem, tak jak się robi wodę pitną, to oczywiście byśmy to jezioro całkowicie zniszczyli. Nawet jeżeli to byłaby dawka taka, że przeżyłyby na porządku ryby, to oczywiście byśmy zaburzyli funkcjonowanie tego ekosystemu. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Oczywiście, gdybyśmy chcieli ten temat dalej kontynuować, no to by trzeba było też zacząć się mówić też o grzybach, bo mówimy o tych mikroskopijnych, nie, które zrywamy w lesie. Ich znaczenie jest też równie istotne, dlatego że w tej materii, która zalega na dnie zbiorników, znajdują się pozostałości roślin. To jest bardzo dużo, są związki zbudowane głównie z celulozy. I nie wszystkie bakterie potrafią się dorwać do tego i po prostu ugryźć. Grzyby to potrafią, więc tutaj to znaczenie, właśnie mówiąc o bakteriach, trzeba też pamiętać o tych mikroskopijnych. Są takimi sprzątaczkami, że tak się wyrażę, sprzątaczami tych osadów znacznej części, które jakby de facto zniszczyłyby w konsekwencji zbiornik, gdyby ich nie było. Tak, i to jest, i teraz dochodzimy do innego ważnego momentu. Rośliny zielone produkują tlen. Ten tlen jest potrzebny bakteriom do rozkładu. Także one się tutaj nawzajem uzupełniają i w momencie braku tego tlenu, gdzie przy dnie mamy, a zdarzają się takie jeziora zanieczyszczone szczególnie, brak tlenu, wtedy pojawiają się inne bakterie, które rozkład prowadzą częściowy, a w efekcie powstają trujące gazy, na przykład siarkowodór czy amoniak. Amoniak, tak jest. Więc bardzo niebezpieczne dla żyjących w wodzie ryb. I tutaj jest ta wspólna gra. Oczywiście tlen w wodzie jest bardzo istotny. Pochodzi z produkcji fotosyntezy, takie same jak roślin na lądzie, taki sam ten proces jest w wodzie, przez mikroskopijne glony. One tutaj decydują o tej ilości tlenu, chociaż też ten do wody dostaje się w wyniku mieszania z atmosfery, przy falowaniu, przy wzburzaniu pewnych prądów. W każdym bądź razie, i co ciekawe, pamiętajmy, że ten tlen jest rozpuszczony w wodzie
i tym tlenem oddychają organizmy takie jak ryby. Ten tlen oczywiście jest w postaci cząsteczkowej O2, ale jest pomiędzy cząsteczkami wody, znajduje się właśnie ten gaz tlenny. Są też inne gazy, się rozpuszczają w wodzie. Azot się rozpuszcza też w wodzie, inne gazy. Mało organizmów, no są niektóre, nazwę to beztlenowe, które potrzebują bardzo małego, ale generalnie stricte bez tlenu nie ma życia. Tak, tego życia, które powiedzmy sobie właśnie jest takie bogate. Tak, o tym mówię. Nazwałbym kwitnące, tak? Dlatego, że oczywiście życie bakterii w warunkach beztlenowych też jest dosyć bogate. Funkcjonuje. I to funkcjonuje. To trzeba też pamiętać, że dawno, dawno temu, kiedy życie na kuli ziemskiej się pojawiło, no to jeszcze tlenu w atmosferze nie było. Także wtedy właśnie te niektóre... One wiodły prym. No wiodły prym i tak na dobrą sprawę dzisiaj się w gospodarce jeziorowej, zresztą w ogóle wykorzystując jeziora do celów turystycznych, zwracamy uwagę na zakwity sinic. Sinice są w Bałtyku, w jeziorach. Ale dawno, dawno temu to one wyprodukowały pierwszy tlen, którym dzisiaj oddychamy. Także coś im zawdzięczamy. Tylko toksyny, które znajdują się po wyniku rozkładu w wodzie i uniemożliwia to korzystanie swobodne z kąpielisk. Ja to nazywam zrównoważone korzystanie z tych zasobów wodnych, bo i wędkarz korzysta, rybak ma pożytek i oczywiście my, korzystając z świeżego powietrza nad jeziorem, to są tak zwane usługi ekologiczne. To ładnie, to jest powiedziane. Ładnie powiedziane i to środowisko nam takie usługi pełni, a z drugiej strony dzisiaj już coraz częściej zaczynamy to dokładnie liczyć. Czyli powiedzmy sobie, no jesteśmy w stanie już tą usługę wyliczyć. I to jest, okazuje się, ponieśliśmy porażkę w przypadku ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, wydając olbrzymie ilości pieniędzy na całym świecie, a jak skończę teraz tą wypowiedź, to na kuli ziemskiej w tym czasie zginą 3 gatunki, których jeszcze nauka nie zna. Takie tempo wymierania jest. Mamy teraz tak zwany antropocen, czyli wszystko, co robimy na kuli ziemskiej, jest związane z działalnością człowieka. I okazuje się, że możemy powstrzymać te wymieranie masowe, ale musimy ludziom powiedzieć, że to tyle i tyle kosztuje. I okazuje się, że społeczeństwo to zrozumie, a mogliśmy przez 50 lat tłumaczyć w szkołach, na prelekcjach, filmy przygotowywać. Okazało się, że mnie to nie dotyczy. Że to mnie nie dotyczy. Może tatę, może dziadka, zawsze w sensie mojego wnuka. Rzadkich gatunków zwierząt już tylko w ogrodach zoologicznych jest. Już na wolności ich nie ma. Też było, teraz co 15 w Chinach było dotyczące bioróżnorodności, to przerażająca informacja jest taka, że na kuli ziemskiej z ssaków żyje 2%, a reszta to są nasze zwierzęta hodowlane. Tak. Krowy, konie, świnie. Także tutaj człowiek pod tym względem no, działa cały czas mało roztropnie. No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. A dlaczego te mikroorganizmy są tak ważne na przykład dla Was, dla nas? Mnie bardzo zaciekawiła informacja, w zasadzie można by powiedzieć wniosek, że jeżeli będziemy mieli na przykład bardzo czystą wodę w zbiorniku, będziemy mieli przerybiony, że tak się wyrażę, ten zbiornik, żeby łatwo tutaj słuchaczom dać wyobraźnię. No i ktoś kiedyś podejmuje decyzję, dobra, czyścimy go z ryb, bo one powodują dużo też osadów dębnych, są tam biogeny, woda nie jest krystaliczna, chcemy pod turystykę to ten zbiornik zrobić, ryby odławiamy, będzie czyściutko, woda jakby krystaliczna i więcej pieniędzy będziemy mieli z tego, że ten zbiornik będzie użytkowany przez na przykład właśnie głównie turystów albo taki rekreacyjny, a nie wędkarsko, czy tam rybacko, czy tam w ogóle jakby gospodarczy, że tak się wyrażę, albo bliski takiej naturze funkcjonowania danego zbiornika i okazuje się, że jest on czysty, bez ryb, ale co się zaczyna dziać? No tu jest dosyć z jednej strony szeroki problem, ale chciałbym, żeby to łatwiej wyjaśnić, to przywołać przykład sadzawek przydomowych. Za każdym razem zgłaszają się do mnie, powiedzmy sobie, właściciele takich sadzawek i po jednym roku, nawet dużych rozmiarów, sadzawka ma mętną wodę albo już się pojawia zakwit. I pytają się, dlaczego? Przecież mamy filtr. Ja mówię, a ile ryb jest? A no tam, no powiedzmy sobie trochę. Często właściciele takich sadzawek nie wiedzą nawet, ile tych ryb tam jest.
Zazwyczaj jest ich za dużo. Za dużo pokarmu i tutaj musi być zawsze ten proces wyważony. W środowisku naturalnym my przez swoją działalność potrafimy te rzeczy zaburzać. Co do tych jezior, które chcielibyśmy bardzo czyste, to warto przypomnieć, że te, które mamy jeszcze czyste, to otoczmy szczególną ochroną. Starajmy się umiarkowanie korzystać z tego. To dotyczy zagospodarowania strefy przybrzeżnej. Wiemy, że już powiedzmy sobie z badań nie może być więcej jak 15% zagospodarowanej strefy przybrzeżnej, czyli pomosty i plaże ogólnej tej długości linii brzegowej. Przekroczenie tego powoduje, że jezioro nawet czyściutkie będzie po prostu degradowało, będzie szło w kierunku właśnie takim, szybciej będą te procesy związane z pojawieniem się zakwitów długotrwałych, czyli pojawią się zakwity glonów, z czasem przechodzące w zakwity sinic i znowu mamy barierę i z tej wody nie możemy korzystać. Więc korzystanie z wody w warunkach tych naturalnych musi być bardzo, bardzo takie wyważone, a z drugiej strony poparte wiedzą fachowców. Trzeba się do tej wiedzy odwołać. Tutaj jest ona na pewno potrzebna i w przypadku właśnie zbiorników, które eksploatujemy rybacko, tam powiedzmy sobie wykorzystujemy pewien potencjał biologiczny jeziora. No ja jestem oczywiście zwolennikiem takim, że powinniśmy część biomasy, powiedzmy ryb, którą zjadamy, odłowić i nie przeeksploatowywać zbiornika. To tutaj te nadmierne odłowy zawsze będą działać szkodliwie, ale z drugiej strony, jeżeli tych ryb jest rzeczywiście, ta biomasa jest olbrzymia, to utrzymanie dobrej jakości wody jest trudne. Co jeszcze mnie niesamowicie zaciekawiło, to to, że żeby też powiedzieć, że jeżeli nie będzie tych ryb, czyli nie będzie tego ostatniego ogniwa w łańcuchu pokarmowym pod wodą oczywiście, bo nad wodą jeszcze jest kilka, to okazuje się, że mikroorganizmy, jakby mikroflora spowoduje też to, że będą zakwity, że nie będzie przejrzystej czystej wody, że w pewnym momencie, jeżeli nie będzie tej regulacji na każdym poziomie tego łańcucha pokarmowego, nie będzie pełny ten ekosystem w różnorodności swojej gatunkowej, to niestety nie da się tego zrobić tak na skróty i skrajnie. Tak, oczywiście nie da się. Tu jest poziomy troficzne w ekosystemie muszą być ze sobą i są powiązane. Nie możemy wyciągnąć szuflady jakiejś i będzie nam ta szafka dalej działać. Nie, bo i tej szuflady nie ma. Więc kwestia jest taka, że w przypadku odrybionego zbiornika, czyli taki pojawia się przyducha zimą. Oczywiście ten zbiornik wtedy zachowuje się elegancko, przez pierwszy rok jest czyściutko, ale zdarzają się sytuacje takie, gdzie to drapieżnictwo zaczyna się pojawiać między bezkręgowcami. Jeżeli ryby zjadają plankton, ten zwierzęcy, to nagle przy braku ryb ten plankton zaczyna się masowo rozwijać. Oczywiście konsumując na przykład właśnie mikroskopijne glony. Ale ten plankton po pierwsze ma też swoje drapieżników, tak jak dafnia ma w grupie właśnie wioślarek, są też drapieżne wioślarki i bardzo chętnie na ten plankton zwierzęcy napadają larwy na przykład owadów jak wodzienia. I wtedy wodzień w normalnych sytuacjach jest w osadzie zakopany, boi się ryb, bo po prostu wyczuwa obecność ryb i chowa się do osady. W momencie, gdy ryby w tym zbiorniku zostaną usunięte lub zginęły w wyniku przyduchy, błyskawicznie podnosi się z osadów, potrafi dosłownie pod powierzchnię płynąć i tam grasuje na tym zooplanktonie. Może to prowadzić do takiej sytuacji, że prawie cały zooplankton zwierzęcy, szczególnie te duże, cenne wioślarki, są zjedzone. Tutaj jeszcze wrócę wtedy do tych roślin podwodnych. Niezwykle ważne jest utrzymanie poszczególnych, powiedzmy, proporcji. Natura oczywiście umie to zrobić najlepiej, ale jeżeli już chcemy poprawiać tą naturę, to te rośliny są podwodne, są niezwykle ważne, bo one tworzą właśnie schronienie dla tych dużych form wioślarek. One sobie tam potrafią schować przed rybami, więc to jest ciągła taka po prostu pewna gra. W momencie, gdy mamy taki zbiornik właśnie pozbawiony roślinności wodnej, również w tym zbiorniku nie będziemy mieli takich dużych form wioślarek. To w ekologii się mówi, to są tak zwane spasające glony. Także
Nie można czegoś wyciągnąć z ekosystemu. Możemy, mając tą bogatą wiedzę, wprowadzać pewne regulacje, chociaż tu trzeba być też ostrożnym, że nie zastąpimy naturalnych procesów, choć próbujemy, to w naturalnych zbiornikach musi być ta regulacja bardzo subtelna, trwać powoli, to muszą rozumieć również i wędkarze, i rybacy. Nie da się nawet wśród gatunków sterować, że tu jakiś zabierzemy, inny wpuścimy. To musi być dopasowane do tego ekosystemu. Są jeziora bardzo czyściutkie, jeziora, które są chronione, rezerwaty. Tam zwykle są 4 do 5 gatunków, a takie jeziora na przykład z roślinnością lobeliową, jako relikt polodowcowy. I tam będziemy mieli okonia, płoć, leszcza, czasami węgorz, jeżeli tam się w ogóle dostanie, szczupak i lin. I to w zasadzie wszystko. I to są gatunki, które przypisane jakby są do takiego zbiornika. Będzie wielkie jezioro z dużą rzeką dopływającą, to będziemy mieli tych gatunków prawie 30. Pojawią się gatunki rzeczne, migrujące. Na moment czasami się pojawiające zbiorników. Więc tutaj to jest, powiedzmy sobie, naturalnie ukształtowane. No, także tutaj wszystko jest ważne. Dwa słowa na temat najważniejszego, co ja znowu chcę przekazać, czy dzieciakom w szkołach, czy w ogóle w materiałach, dotyczące ekologii. Jaki ty byś apel przekazał nam właśnie, ludziom, jeżeli chodzi o, nazwę to zrównoważone korzystanie z zasobów, bez których, co by nie powiedzieć, nie będziemy w stanie żyć. Tak, tutaj już sam termin zrównoważony rozwój jest jakby wystarczający, a jednocześnie każdy go rozumie inaczej. A najprościej tłumacząc, na czym polega ten zrównoważony rozwój, to jest tak, że korzystamy ze środowiska, czy to będzie rolnik, czy to będzie rybak, korzystamy ze środowiska naturalnego i możemy tak daleko ingerować w to środowisko do momentu, kiedy to środowisko jeszcze jest, że tak powiem, w pełnym obiegu, to znaczy jest odtwarzające się. Czyli tak zaczęliśmy o tych bakteriach, więc jeżeli bakterie są w stanie uruchomić cały mechanizm właśnie tego obracania się tych światów, zwierząt, roślin i powrotu, później rozkładu z powrotem, to jeżeli ten ekosystem jeszcze właśnie funkcjonuje, zapewnia nam czyste powietrze, czystą glebę, na której jest produkowana nasza żywność i czystą wodę, gdzie pływają nasze ryby, znaczy nasze ryby, no tak, chciałoby się tak powiedzieć, to znaczy, że realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Kiedy mamy już nieczyste powietrze, brudną ziemię zanieczyszczoną metalami ciężkimi i nasza żywność jest skażona i zanieczyszczoną wodę z zakwitami sienicowymi, to znaczy, że przekroczyliśmy ten próg i już wtedy nie mamy zrównoważonego rozwoju. Tak trzeba ten zrównoważony rozwój rozumieć. On za każdym razem jakby ta szerokość tego może być różna, w zależności od kraju, klimatu, miejsca na kuli ziemskiej, tak? Ale możemy tylko tak sięgać do natury, dopóki ona się jeszcze obraca, wszystko płynie, jest, powiedzmy sobie, pełne, kompletne. To wtedy jest zrównoważony rozwój. Dalej się cofniemy, pójdziemy dalej o jeden krok i już zaczynają się ekosystemy załamywać. Tak? Ja już gdzieś nawet mówię, nierzadko pytam, co dostaliście dzisiaj od natury. Jest dużo fajnych odpowiedzi i fajnie, że to dzieci też rozumieją i wymieniają. Ale jak zapytam, a co teraz, kto dzisiaj coś dał naturze w zamian właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest ta równowaga, no to już jest taka konsternacja i też fajnie, że refleksja. Czyli namawiam, żebyśmy nie tyle tylko segregowali na przykład śmieci w domu i tak dalej, zastanowili się, czy potrzebujemy faktycznie tą nową koszulkę, gdzie kilkaset litrów wody jest wyprodukowane do jej zrobienia, czy mamy coś faktycznie nie tylko zaprzestać, super by było, ale coś dać. Jak uważasz? No tu jest, to trochę zależy też właśnie od danego etapu, powiedzmy sobie, rozwoju. Dlatego, że bogatsze społeczeństwa, chociażby tu od sąsiadów, Niemcy, Francuzi, Anglicy może mniej, już wchodzą w taką fazę rezygnacji z pewnych dóbr. Nasze społeczeństwo jeszcze jest... To co jest, kolejne, na tej zasadzie, tak? Nasze społeczeństwo jeszcze jest ten momencik, że jeszcze ta konsumpcja jest taka przesadna. Wierzę, że to się niedługo skończy i zaczniemy wszyscy przyglądać się sobie nawzajem. Po co mi kolejny samochód, po co mi kolejna marynarka. I więc tu no, potrzeba trochę czasu. To jest nadzieja. Jest nadzieja. Dziękuję bardzo.
Moim Państwa gościem był, przedstaw się może jeszcze, tak, co robisz. Tomasz Hesse, jestem pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również też nauczycielem akademickim na Politechnice Koszalińskiej. I takie tematy, któreśmy tu dzisiaj poruszali, to oczywiście znajdują się w treściach programowych moich studentów. I miejmy nadzieję, że być może któryś ze słuchaczy skorzysta z takiej oferty i wybierze się na studia. Czyli zapraszamy do Koszalina. Zapraszamy na Koszalin, do Koszalina, nad morze oczywiście. Koszalin leży nad morzem. Ale zapraszamy też na rozwijanie swoich pasji związanych na przykład z ekologią i na pewno rozwijanie właśnie w postaci edukacji. Jeżeli to będzie edukacja na poziomie wyższym, związana też z ekologią, no to oczywiście bardzo dobrze. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.